Siemanko, kociusiowe kociski. Jesteśmy, właśnie przed chwilą skończyliśmy misję, nie będę tutaj czarował, że zrobiłem tydzień przerwy i włożyłem w to więcej jak 30% moich chęci, żeby zrobić te materiały. Ale więcej nie potrzeba, tak naprawdę ta gra jest prosta, ale są tutaj takie pewne niuanse, które nie są oczywiste, tak jak na przykład to, co chcę wam teraz wytłumaczyć, a mianowicie wróciliśmy z misji, zarobiliśmy trochę pieniędzy i zarobiliśmy sobie medale, które chcielibyśmy wydać na jakieś ulepszenia i tutaj tak chodzimy po tych zakładkach i tak naprawdę, kurde, zbroja okej, nie? Broń okej, ale gdzie to kupić? Co z tym zrobić? Jak się wyposażyć w nowy sprzęt? Odpowiedź jest prozaiczna. Prozaiczna, ale zarazem jak ciesząca tak naprawdę graczy. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj karnet Helldivers. Po wciśnięciu kwadratu albo E, czy jakiegoś innego przycisku na waszej klawiaturze, wyświetla wam się centrum zaopatrzenia. Co w tym centrum zaopatrzenia jest ciekawe? Mianowicie nie jest to tak naprawdę taki zwykły pakiet. Nie jest to tak naprawdę taki zwykły karnet. Dlaczego? Jeszcze nie wiem, jak to będzie w następnych sezonach, ale w tym jest tak. Zwróćcie uwagę, że wchodzimy w sobie karnet, który jest darmowy. To po pierwsze jest ogromny. Tutaj na pewno bardzo dużo będziecie mogli sobie... Oj, bóg. Taki program na Playce, coś mi się tutaj nie chce ten ogromny, możecie tutaj zdobyć walutę premium. Premium karnet, potrzeba wam 1000 tej waluty, żeby sobie to kupić. W tym darmowym karnecie jest około 800, także i tak będziecie musieli wydać trochę pieniążków na ten darmowy, na ten droższy karnet. Ale... No, wydaje mi się, że 200 tam jakichś tam tych obligacji wojennych, bo to są obligacje wojenne w grze, nie będzie większym problemem, żeby sobie kupić, jeżeli ktoś będzie tam miał taką ochotę, ponieważ no, gra jest wyśmienita i wydaje mi się, że wesprzeć troszeczkę twórców jeden czy drugi zechce i nie poczuje się jakby przez to oszukany czy coś w tym stylu. No i ogólnie do meritum, co tutaj jest takiego świetnego w tym karnecie? Jaka jest różnica przede wszystkim pomiędzy takim zwykłym karnetem Fortnite'owym a tym? Tutaj na przykład wchodzicie i patrzycie i o! Nowy armor, nowe skórki, nowe wszystko. Nieprawda! Bo to nie są skórki. To są prawdziwe armory. To są prawdziwe granaty. To są prawdziwe bronie, stary. I właśnie tak odblokowywuje się w tej grze bronie. W miarę postępów gry dostajecie te medale z misji, tak jak przed chwilą zrobiliśmy, odpaliliśmy, zobaczyłem, pokazałem wam, zobaczyliście, no to tutaj centralnie kupujecie sobie, wiesz, na wypasie jest pogromca cyk-cyk, to nie jest skórka do pogromcy, to jest normalnie pogromca, który później możecie sobie wyposażyć, tak samo zresztą jest z właśnie armorem. Jedne przedmioty mają inne statystyki, drugie statystyki mają też inne i to nie są tylko i wyłącznie skórki, one odzwierciedlają naprawdę jakieś tam, kurcze, statystyki i różny armor, różna broń. Wiadomo, broń, no to w przypadku broni jest to prosta sprawa, ale będzie zachowywać się zupełnie inaczej. Tutaj jest na przykład pistolet odkupiciel, który odblokowałem, zamieniłem sobie za zwykły pistolet. Bardzo duże poratowanie właśnie, jeżeli chodzi tutaj o grę i o no naszą przeżywalność na polu bitwy, tak? Mega wielkie ułatwienie tutaj jest. Jakaś tam snajpereczka, karabin wyborowy. Dzisiaj akurat mógłbym sobie porobić na nim questy, ale mam jednego fajnego questa, dużo płatny quest, ale no nie mam czasu, chcę dla was nagrać te poradniki, szybko zmontować, fajnie wrzucić, żeby tutaj już wyświetlały się te poradniki. Gdyby ktoś nie wiedział, co jak kupić, to tutaj będziecie mieli właśnie wszystko. Tak jak widzicie, znowu obligacje, jakieś optymalizacja przestrzeni helpada. Nie wiem do końca, o co chodzi akurat w tym przedmiocie, ale no tutaj macie ramkę. Oczywiście jak wchodzicie tam, powiedzmy, do meczu czy do gry, no to będziecie mieli tą ramkę na tle swojej postaci. To chodzi tylko i wyłącznie o to. No i tutaj, tak jak mówiłem, no nie jest to tylko i wyłącznie kosmetyka, tylko te przedmioty to są realne przedmioty z realnymi statystykami. Można nimi później właśnie, można je później używać, nie są to tylko skórki, są to oczywiście normalne, funkcjonalne, zajebiste bronie. W tym odcinku to by było na tyle. Tutaj jeszcze jest oczywiście ten karnet, który jest płatny, jak widzicie w prawym dolnym rogu. Kosztuje 1000 obligacji wojennych. Są tutaj mega fajne przedmioty. Też na pewno ten, znajdziecie coś, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Fajnie to wygląda. Warto mieć, warto zakupić. Wydaje mi się, że na przykład łamacz zapalający, no to jest naprawdę coś na polu bitwy i warto na 110% to mieć. Nie będę wam tutaj wszystkiego zdradzał, pokazywał. Zakupcie gierkę, bo jest mega świetna. To był Paradise. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, jeśli podobał ci się ten materiał. Życzę miłego dnia. Przechodzę do następnego poradnika, bo jeszcze mam kilka pomysłów na te poradniki. Oczywiście życzę miłego dnia. Pozdrawiam was serdecznie, kocisy. Zostańcie super mega kociszowi i pamiętajcie...